drodzy, witam Was w dzisiejszy dzień, we wtorek 27 czerwca. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o chrzcie. Ale zanim opowiem o tym, wsłuchajmy się w słowa, które na dzisiaj przewodnik z Biblią na co dzień nam proponuje. Słowa z Ewangelii według świętego Mateusza. Jedne z ostatnich słów tej Ewangelii. I w 28 rozdziale, w wierszach od 18 do 20, czytamy takie właśnie słowa. Jezus mówi: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Te słowa nam dzisiaj towarzyszą i są dla nas pewną okazją do tego, żebyśmy przypomnieli sobie, czym jest chrzest. Bo większość z nas chrzczona była w wieku niemowlęcym. Już nie do końca pamiętamy, jak to wszystko wyglądało. Ale oczywiście są wśród nas także ci, którzy byli chrzczeni już w wieku bardziej świadomym, jako nastolatkowie lub jako w ogóle świadome osoby dorosłe. Myślę, że znajdą się wśród nas także ci, którzy ochrzczeni byli w wieku, nazwijmy to, już bardzo zaawansowanym. A być może są wśród nas także ci, którzy jeszcze nie byli ochrzczeni, którzy oczekują dopiero na swój chrzest. Zatem o chrzcie. Pozwólcie, że opowiem Wam coś o nim. Kiedy jesteśmy chrzczeni, to dzieje się to w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Tak jak czytaliśmy to w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Jesteśmy chrzczeni w imię Ojca, w imię Stworzyciela, w imię Tego, który nas stworzył, Tego, który znał nas, zanim jeszcze przyszliśmy na świat. Znał nasze imię, znał nasze życie. Wiedział, kim będziemy i kim jesteśmy teraz. Jesteśmy także chrzczeni w imię Syna. Syna, czyli Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, w którym miłość Boża, ta sama miłość, z której zostaliśmy stworzeni, przyszła na świat jako człowiek i w pełni dokonała się, wypełniła się. Stała się dla nas bliska. Stała się dla nas tak bliska, że postanowiła doświadczyć wszystkiego, czego doświadcza człowiek, łącznie z cierpieniem i śmiercią. Ale ta miłość zwyciężyła. Zwyciężyła przez zmartwychwstanie. Zwyciężyła nad grzechem, nad naszym grzechem. Jezus powiedział o sobie, że jest światłością świata. I ta światłość przez chrzest jest także w nas. Jest to światłość, która nie zgaśnie jak ta świeca, ale jest to światłość, która trwa przy nas cały czas i będzie trwała na wieki. Jesteśmy także chrzczeni w imię Ducha Świętego. Ducha Świętego, który nieprzypadkowo w Biblii wielokrotnie przyrównywany jest do gołębicy. Bo Duch Święty lata jak gołębica, jest niesiony niewidzialnym wiatrem. Jest tam, gdzie chce być i działa w ten sposób, w który chce działać. Ale jedno jest pewne. Jest on pocieszycielem, czyli jest zawsze przy nas wtedy, kiedy najbardziej go potrzebujemy. Jesteśmy zatem ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. A przez chrzest zyskujemy siłę do tego, żeby realizować pierwszą część dzisiejszego fragmentu. Fragmentu, który nazywany jest właśnie nakazem misyjnym albo nakazem chrzcielnym. Zyskujemy moc do tego, żeby głosić Chrystusa wszystkim i żeby uczyć ich tego, co Jezus nam przekazał. I przez Ducha Świętego, przez Pocieszyciela, który także daje nam siłę do tego, żebyśmy się modlili, żebyśmy wyznawali naszą wiarę i żebyśmy żyli wiarą na co dzień, zyskujemy odwagę do tego, żeby głosić Chrystusa światu. Głosić Go w taki sposób,
w jaki Duch nam przykazał. On doskonale nas zna i On doskonale wie, w jaki sposób najlepiej będziemy to pełnić. Dlatego nie bójmy się. Amen.